Witam Państwa. Szczególną troską powinniśmy otoczyć edukację. Dlatego, że edukacja ma istotny wpływ na formację dziecka już od najmłodszych lat. I trwa ona dosyć długo, bo przecież do 18, do 20, a nawet więcej. Dlatego też trzeba przyglądać się, czego uczą się nasze dzieci, czego uczy się młodzież. Mam tutaj podręcznik do języka polskiego, a język polski jest jednym z głównych przedmiotów. Oczywiście można zadać pytanie, czy to jest język polski, czy to są różne dziedziny kultury, wiedzy, nauk, które są zebrane w jednym podręczniku o nazwie język polski. Okazuje się bowiem, że język polski to nie tylko język polski, ale różne dziedziny kultury, które zostały napisane po polsku. Zwłaszcza chodzi tutaj o humanistykę, a więc filozofię, teologię, literaturę. To wszystko znajduje się pod nazwą Język Polski. A jeśli się znajduje pod taką nazwą, to powstaje pytanie, kto właściwie ogarnia całość tego przedmiotu. Tak, żeby był koherentny, czyli żeby się różne poglądy jakoś ze sobą zgadzały. A nawet powstaje pytanie, czy w tym podręczniku nie mamy do czynienia z jakąś dywersją. Bo przecież w programie szkolnym mamy katechezę. Katecheza jest wykładnią w warunkach polskich, wykładnią religii chrześcijańskiej, wykładnią katolicyzmu. Tym zajmuje się katecheta. Okazuje się, że nie tylko katecheta. Taki rozdział z książki do języka polskiego na temat Biblii. Biblia, czytamy, a jest to podręcznik, y, podstawy rozszerzone dla liceum i technikum. A więc czytamy, Biblia w dużej mierze zawiera opis wydarzeń mitycznych, które nie zdarzyły się w rzeczywistości. No, to co na to katecheta? Czyli to, czego on naucza, dotyczy czegoś, co w ogóle nie miało miejsca, czyli to jest nieprawda. No wyraźnie czytamy, że to nie zdarzyło się w rzeczywistości. Na przykład, że Pan Bóg stworzył świat, że pierwsi rodzice mieszkali w raju, że miał miejsce potop i ocalenie Noego. Takie wydarzenia nie miały miejsce. A skąd o tym wiemy? Skąd wie o tym autor? A pisze, wiemy dzięki badaniom fizycznym, a także archeologicznym i historycznym. No ładne rzeczy, żeby fizyk badał jak i czy świat został stworzony. Albo archeolog. Jakim cudem archeolog zbada, czy świat został stworzony? Toż to nie jest jego dziedzina. Czy historycznym, ale jakiej historii? Przecież. Stworzenie świata przez Boga jest tym, co stanowi przedmiot analiz i refleksji filozofii, metafizyki, teologii, a nie autora w podręczniku do języka polskiego, który powołuje się nie wiadomo na kogo zresztą, bo tu jacyś nie wiadomo, nie jest, nie jest przedstawione, kto tak twierdzi i na jakiej podstawie. Czym Biblia jest dla autora tego tekstu? Otóż mówi, że w fikcyjno-legendarnym przekazie znajdujemy jednak okruchy autentycznych dziejów starożytnego Izraela. A więc jedyne, co miało miejsce naprawdę z tego, co znajduje się w Biblii, to fragment dziejów starożytnego Izraela. Ani to, że Pan Bóg stworzył świat, ani, że Adam i Ewa to są pierwsi rodzice ludzkości, ani nie ma tu mowy o Chrystusie, który był Bogiem i człowiekiem, który cierpiał, który został ukrzyżowany, który zmartwychwstał. Tego nie ma. Więc co to właściwie jest? Dlaczego tego typu teksty bez żadnej odpowiedzialności autorskiej znajdują się w podręczniku do języka polskiego? Dla licealistów i uczniów techników? To jest jakieś głębokie nieporozumienie, i warto, żeby rodzice, nauczyciele, katecheci, jednak analizowali teksty podręczników, które są firmowane przez ministerstwo i kierowane do uczniów szkół średnich.